Możesz się zastanawiać, w jaki sposób ustalono właściwy zakres poziomu testosteronu dla mężczyzn. Kto powiedział, że od tej do tej wartości jesteś zdrowy, a poniżej masz kłopoty? Wszystkie liczby mają swoje odzwierciedlenie w wynikach badań. Dla przykładu, gdy w 2017 roku wzięto pod uwagę 9000 zdrowych mężczyzn, okazało się, że 95% z nich ma testosteron między 264 a 916 nanogramów na decylitr. I takie ustalono normy. Jednakże, dla przykładu, w Polsce żyje około 16 milionów facetów. Gdyby ktoś zaproponował Ci zakład, który szedłby o to, czy znajdziemy w naszym kraju zdrowego faceta, który nie przyjmuje testosteronu z zewnątrz i wychodzi poza wspomniane normy, podjąłbyś słuszną decyzję, wchodząc w taki deal. Dążę do tego, że normy to generalnie grube widełki. Są one dokładniejsze, jeżeli wynikają z badania, w którym wzięło udział dużo osób. Jednakże nie można opisywać miliardów facetów na świecie miarą wynikającą z badania 9000 mężczyzn. Dlatego też oczywistym jest, że w swoim życiu spotkałeś kogoś, kto miał teścia powyżej normy, naturalnie i być może nawet nie będąc tego świadomym. Aby być uczciwym, trzeba jednak dodać, że są to jednostki rzadkie i zdecydowana większość osób będzie się mieścić w normach. Niedawno z celi w rumuńskim więzieniu do domowego aresztu przeniósł się Andrew Tate. W niemal 5-godzinnym wywiadzie dla PBD Podcast poruszył wiele ciekawych tematów, a Was, myślę, najbardziej zainteresuje fragment dotyczący jego diety, substancji, którymi wspomaga swoją produktywność, oraz męskiego hormonu. A było to tak. Z powodu znalezionej na jego płucu zmiany został poddany różnym badaniom, w których szczegóły nie będę wnikał. Ostatecznie okazało się, że to nic poważnego. Przy okazji zmierzono także jego poziom testosteronu i okazało się, że przekraczał normę. It was between 9 and 27 is the testosterone level, the mark. Between 9 and 27, the normal range. I've never taken a steroid in my life. I don't inject anything. I don't take any pills, nothing. And I was 32. I was above the normal scale and I'm 36 years old. It's supposed to be going down. Jak prawdopodobnie wiesz, Tate zawsze podkreślał swoją naturalność. Tymczasem jego wynik to 923 nanogramy na decylitr testosteronu całkowitego, podczas gdy normy wynosiły od 260 do 779 nanogramów na decylitr. Ta sytuacja doskonale pokazuje, jak norma normie nierówna. Wartości referencyjne różnią się nie tylko w zależności od kraju, ale także pomiędzy laboratoriami. Innymi słowy, stwierdzenie, że ten wynik jest ponad normę, jest problematyczne. W rzeczywistości chodzi o to, że przekracza widełki tego konkretnego laboratorium. Gdyby uzyskał ten sam wynik w innym, stężenie mogłoby być w normie. Jedyne, co można powiedzieć o poziomie testosteronu Andrew Tate'a, to, że jest bardzo wysoki. Niezwykle skromny odsetek populacji produkuje tak duże ilości tego hormonu. Biorąc pod uwagę przytoczone na początku badanie, mniej niż 2,5% mężczyzn uzyska taki wynik podczas badania. Czy może to być podstawą oskarżeń o stosowanie sterydów? Taki wynik może być dowodem na to, że Tate nie jest na cyklu. Na taką sytuację jest to wynik za niski. Z kolei gdyby zszedł ze sterydów, spodziewalibyśmy się męskiego hormonu poniżej lub w dolnych granicach normy. Granice górnych widełek nasuwają raczej terapię zastępczą, jednak ciężko byłoby taką tezę udowodnić lub obalić. Wielokrotnie był podnoszony temat poziomu testosteronu w więzieniach. Jakby nie patrzeć, to właśnie w takich okolicznościach został dokonany pomiar u Andrew Tate'a. Mówi się, że to kwestia środowiska, w którym musisz być cały czas czujny, żeby ktoś nie wsadził ci czegoś gdzieś. Ja jednak skłaniałbym się bardziej ku wpływowi powtarzalnego trybu życia, mnóstwa czasu na sen i regenerację, odpowiedniej podaży kalorycznej oraz dużej ilości treningów. Całokształt faktycznie może mieć pozytywny wpływ na produktywność komórek Leydiga. Warto zaznaczyć, że Tate ma 36 lat, a jak często można usłyszeć, powyżej 30 roku życia spadki wynoszą 1% rocznie. Można by dojść do błędnego wniosku, że w wieku 80 lat tego testosteronu praktycznie nie mamy. Poziom tego hormonu u mężczyzn w wieku 80 lat stanowi mniej więcej 15% tego, co u 20-latka. W rzeczywistości spadek nie będzie liniowy. Spójrzmy na badanie, które dotyczy mężczyzn w wieku od 25 do 100 lat. Jak widać, osoby w wieku 35-44 miały najwyższy całkowity testosteron. Z kolei w wieku 85+, wynosił on ponad 50% tego 20-parolatków. Bardziej dynamicznie spada testosteron wolny.
Mamy także badanie obejmujące facetów do 60 roku życia, a dane zawarte są widoczne na ekranie tabeli. Zgodnie z tą publikacją, w wieku 36 lat Tate powinien mieć jakieś 86% testosteronu całkowitego względem lat świetności. Po raz kolejny chcę tutaj zerwać z przekonaniem, jakoby po 30 dochodziło do tragedii w produkcji męskiego hormonu. W rzeczywistości w normie możemy pozostać do późnej starości. Dla mnie osobiście najciekawszy fragment wywiadu dotyczył kwestii nikotyny. Jest to substancja, która za sprawą wielu osób przechodzi nową młodość. Nawet w prywatnych konwersacjach coraz częściej słyszę o jej niebagatelnym wpływie na intelektualną produktywność. Oczywiście stalowy szok jest przeciwny przyjmowaniu tytoniu w każdej formie i moim zdaniem jedyna słuszna decyzja to rzucenie nałogu. Interesująca jest sama nikotyna. Tak się złożyło, że najbogatszym źródłem tej substancji jest tytoń, który bardzo negatywnie działa na komórki nabłonka, niezależnie czy mówimy tutaj o drogach oddechowych czy innych miejscach, gdzie znajdziemy błony śluzowe. Pojawia się jednak coraz więcej źródeł nikotyny, które nie są związane z tytoniem. Należą do nich saszetki z nikotyną, plastry czy gumy. Jeżeli chodzi o nikotynę, to jej właściwości karcynogenne, czyli powodujące nowotwory, są poddawane wątpliwość. Niestety nie jest to odcinek, w którym mógłbym dogłębnie przeanalizować temat. Do osób, które wypowiadały się o tej substancji, należy dr Peter Attia oraz dr Andrew Huberman. Każdemu polecam poszerzenie wiedzy w oparciu o ich podcasty. Long list of potential and known carcinogens, and I think it says they have at least 69 chemicals that are contained in tobacco smoke that are carcinogens, but nicotine is actually not one of them. W skrócie, nikotyna przyczynia się do podniesienia poziomu dopaminy, acetylocholiny oraz noradrenaliny. Powoduje to pobudzenie, zwiększenie koncentracji oraz polepszenie nastroju oraz motywacji. Taka kombinacja ma potencjał, by przełożyć się na bardzo produktywną pracę. Ponadto nikotyna działa neuroprotekcyjnie, zmniejszając ryzyko zachorowania np. na chorobę Alzheimera. Wiele osób zauważa to krótkotrwałe podniesienie możliwości i traktują nikotynę jako towarzyszkę w pracy. Druga strona medalu to fakt, że działanie nikotyny trwa około 30 do 60 minut, a kiedy opuszcza ona organizm, możemy doświadczyć zjazdu, który objawia się pogorszeniem nastroju, rozdrażnieniem czy bólami głowy. Ryzykiem jest także doprowadzenie do sytuacji, w której bez nikotyny nie czujemy motywacji i energii do pracy, stając się zależni od dostarczania tej substancji. Sam fakt zwiększania ilości dopaminy przez nikotynę sugeruje jej uzależniające właściwości. Do tego dochodzi kurczenie naczyń krwionośnych, co może negatywnie wpłynąć na stan wielu tkanek i narządów. Także nawet abstrahując od tytoniu i destrukcyjnych dla organizmu sposobów jego przyjmowania, nikotyna sama w sobie ma negatywne skutki, które stanowią przeciwwagę dla jej właściwości zwiększających produktywność. Kiedy do nikotyny, która pobudza, polepsza nastrój, zwiększa motywację i koncentrację, dorzucimy kofeinę, która ma dokładnie takie same korzyści, otrzymamy potężne narzędzie. Andrew Tate chwali się tym, że oprócz palenia cygar, wypija około 15 filiżanek kawy dziennie. I have about 10 to 15 cups of coffee a day and 2 or 3 cigars a day, and I only eat once a day. Takie dawki byłoby w stanie przeżyć jeszcze mniej osób od tych, które przebijają jego poziom testosteronu. Pod kątem produktywności jest to faktycznie potężny arsenał. Zdrowotnie może budzić uzasadnione obawy. Kolejnym sposobem Tate'a na zwiększenie ilości energii i produktywności jest wykorzystywanie jedzenia, a właściwie głodu. Co robi zwykły człowiek, kiedy czuje ssanie w żołądku? Chce jak najszybciej pozbyć się tej niekomfortowej sensacji. Podobnie, kiedy czuje, że nadszedł czas, by opróżnić jądra. Jednakże są osoby, które wykorzystują wstrzemięźliwość oraz post do własnych celów. Chodzi o to, że głód jest energią. Popęd też jest energią. Emocje również są energią. Kiedy czujesz się zirytowany głodem, jest to potencjał, który możesz ukierunkować i który może przynieść ci rezultaty. Jak mówi Tate, jada raz dziennie, ponieważ nie lubi być najedzony. Chce być pobudzony i lekko rozdrażniony brakiem jedzenia, bo to daje mu energię. Wszystko zależy od nastawienia. I feel best when if I smoke and drink coffee all the time, I feel hungry, which motivates me, and I feel energetic. It's energetic hungry. That's how I like to feel when I'm working. Możemy potraktować dyskomfort jako przeszkodę, której chcemy się jak najszybciej pozbyć, albo jako okazję, którą możemy wykorzystać.
Muszę jednak zaznaczyć, że są dwa rodzaje głodu. Jest lekki głód, który cię napędza i o takim tutaj mówimy. Nie chodzi mi tu o głód z końcówki redukcji, który energię ci zabiera i sprawia, że nie masz siły ani ochoty na nic. Wszystko polega na zdrowym rozsądku i obserwowaniu reakcji swojego organizmu. Warto dodać, że zarówno kofeina, jak i nikotyna to substancje bardzo silnie redukujące apetyt. Ich nadużywanie bez wątpienia ułatwia Tate'owi poleganie na ledwie jednym posiłku dziennie. Postępowanie Andrew Tate'a można podsumować następująco. Ekstremalna wersja postu przerywanego, polegająca na jednym posiłku dziennie składającym się głównie z wołowiny. Ogromna ilość kawy, palenie cygar, czyli dostarczanie nikotyny oraz codzienny trening. Czy jest to remedium na wysoki poziom testosteronu i genialną produktywność? Wszystkie te zabiegi faktycznie działają, jednak zastanówmy się, czy nie warto szukać alternatyw, które wiążą się ze znacznie mniejszym ryzykiem. Prawda jest taka, że żaden podręcznik o zdrowym żywieniu, ani żadne rekomendacje medyczne nie opierają się na takiej kombinacji. Warto też brać pod uwagę, że w ostatecznym rozrachunku zrobisz na tym świecie więcej, pracując na 80%, ale na przykład 15 lat dłużej. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.